Dzieje apostolskie, rozdział 26. Agryppa powiedział do Pawła, możesz teraz przemówić we własnej obronie. Wtedy Paweł dał znak ręką i rozpoczął obronę. Królu Agryppo, Żydzi wysunęli przeciwko mnie oskarżenia. Jestem jednak szczęśliwy, że mogę dziś bronić się przed tobą. Ty bowiem doskonale znasz wszystkie zwyczaje oraz sporne sprawy żydowskie. Proszę cię więc. Abyś mnie łaskawie wysłuchał. Wszyscy Żydzi znają dobrze historię mojego życia. Od młodości przebywałem wśród rodaków w Jerozolimie. Znają mnie oni od dawna. Gdyby zechcieli, mogliby zaświadczyć, że jako Faryzeusz żyłem według zasad najsurowszego stronnictwa naszej religii. A teraz stoję przed sądem z powodu nadziei płynącej z obietnicy, którą Bóg dał naszym przodkom. Jej wypełnienia. Spodziewa się dwanaście naszych plemion, gorliwie służąc Bogu dniem i nocą. Królu, z powodu tej nadziei oskarżają mnie Żydzi. Dlaczego uważacie za nieprawdopodobne to, że Bóg wskrzesza umarłych? Ja również byłem kiedyś przekonany, że należy wszelkimi sposobami walczyć z imieniem Jezusa Nazarejczyka. To właśnie czyniłem w Jerozolimie. Otrzymałem specjalne uprawnienia od wyższych kapłanów i wielu świętych wtrąciłem do więzienia. Opowiadałem się za tym, aby ich skazywać na śmierć. Karałem ich często po wszystkich synagogach, aby ich zmusić do wyrzeczenia się wiary. Tak bardzo ich nienawidziłem, że prześladowałem ich nawet w obcych miastach. Po to też wyruszyłem do Damaszku, mając specjalne upoważnienie od wyższych kapłanów. Podczas tej podróży w samo południe zobaczyłem, królu, światło z nieba jaśniejsze od słońca. Olśniło ono mnie i moich towarzyszy. Gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos mówiący do mnie po hebrajsku. Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. Wówczas zapytałem, kim jesteś, panie? A pan odpowiedział, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Podnieś się jednak i stań na nogi. Ukazałem ci się po to, aby cię uczynić sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś i tego, co jeszcze ci objawię. Wyrwę cię spośród tego narodu i pogan. Do nich cię posyłam, abyś otworzył im oczy, odwrócił ich od ciemności ku światłu, od władzy szatana do Boga, aby przez wiarę we mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi. Królu Agryppo, temu objawieniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić, dlatego przemawiałem najpierw do mieszkańców Damaszku, potem Jerozolimy i całej ziemi żydowskiej, i wreszcie do Pogan. Wzywałem ich, aby się nawrócili, skierowali do Boga i spełniali uczynki wynikające z nawrócenia. Z tego to powodu Żydzi pochwycili mnie w świątyni i usiłowali zabić. Jednak dzięki opiece Bożej żyję do dnia dzisiejszego i stoję tutaj, aby wobec wszystkich dać świadectwo. Nic więcej nie głoszę, jak tylko to, co zapowiadali prorocy i Mojżesz, że Chrystus będzie cierpiał, jako pierwszy z martwych wstanie, oraz stanie się światłem zarówno dla naszego narodu, jak i dla Pogan. Gdy Paweł wygłaszał jeszcze swą mowę obrończą, Festus głośno zawołał. Jesteś szalony, Pawle. Nadmiar wiedzy doprowadził cię do szaleństwa. A Paweł odpowiedział. Nie jestem szalony, dostojny Festusie. Głoszę słowa prawdziwe i przemyślane. Król Agryppa wie o tym wszystkim i dlatego śmiało mówię do niego. Jestem przekonany, że nic z tych spraw nie uszło jego uwagi. Nie działo się to przecież w ukryciu. Król Agryppo, czy wierzysz prorokom? Wiem, że wierzysz. Na to Agryppa do Pawła. Niewiele brakuje, a namówisz mnie, bym stał się chrześcijaninem. Wtedy Paweł powiedział, oby kiedyś Bóg sprawił, żebyś nie tylko ty, ale wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają, stali się do mnie podobni, z wyjątkiem tych kajdan. Wtedy król, namiestnik, Berenike oraz wszyscy, którzy brali udział w posiedzeniu, powstali ze, ze swych miejsc. Wychodząc mówili jeden do drugiego: Ten człowiek nie zasługuje ani na śmierć, ani nawet na więzienie. Agryppa powiedział zaś do Festusa: Można by go zwolnić, gdyby nie odwołał się do cesarza. Kochani, bardzo piękna jest ta mowa świętego Pawła, bardzo piękne jest to jego przemówienie i to jego świadectwo, ale co jest, myślę, najważniejsze w tym wszystkim? Zobaczcie, że człowiek, który, jak sam mówi, kiedyś nienawidził chrześcijan, nienawidził wiary, nienawidził Jezusa, staje się teraz jej największym obrońcą, nie? Co to znaczy, kochani? Nikogo nie wolno skreślać. Dla każdego może przyjść taki moment, jak u Pawła, że się nawróci. Nawet kiedy się na niego patrzy, w danym momencie się widzi tylko nienawiść. To uwaga, kiedyś może przyjść czas, kiedy będzie zupełnie inaczej. Koń, gdybyśmy Pawła znali, zanim się nawrócił, to byśmy go mieli za naprawdę największego wroga chrześcijaństwa. A to się okazuje, że jest jednym z największych jego obrońców. Nigdy nikogo nie skreślaj. Pomyśl, czy nie ma wokół ciebie takich ludzi, którzy aktualnie rzeczywiście może bardzo źle żyją, bardzo źle robią, może też tobie jakąś krzywdę wyrządzają. Nie skreślaj ich. To nie chodzi o to, żeby oczywiście negować to, co się z nimi dzieje aktualnie, ale nie skreśla ich. A druga rzecz, to taka taka refleksja. Zobaczcie, że gdyby Paweł wcześniej nie poprosił o to wstawiennictwo u cesarza, tak, to tu by go pewnie wypuścili, no ale poprosił. Kochani, są takie rzeczy, w życiu, które robimy nie mamy świadomości, do czego doprowadzą. I też nie warto się o to oskarżać. Paweł też mógł sobie mówić, matko, gdybym tego wcześniej nie zrobił, to bym teraz wyszedł na wolność, nie? No nie, czasem po prostu nie wiemy, jakie będą skutki tego, co robimy. I nie chodzi o to, żeby się oskarżać. Pan Bóg ma w tym wszystkim jakiś plan i nawet jak my coś zawalimy i właśnie mogliśmy inaczej, to Pan Bóg ma plan. Jeżeli masz takie rzeczy, o które się tak bardzo oskarżasz, bo coś zawaliłeś, to posiedź dzisiaj właśnie z tym fragmentem i zobacz, że no właśnie, Pan Bóg to prowadzi tam, gdzie trzeba, bo Paweł był jeszcze potrzebny w Rzymie po to, żeby, żeby tam dalej nauczać. Więc nie oskarżaj się tam gdzie nie trzeba.